Witajcie, z tej strony Konrad, Xtreme Hardware i Piotrek z Adventure. Znowu spotkaliśmy się przy okazji robienia trzech konfigów tym razem. W zasadzie to dwa, nad dwoma pracujemy, a trzeci będziemy robili niebawem. No ale tak sobie stwierdziliśmy, że przy okazji nagramy podcast. I tym razem temat, którego mamy zamiar się trzymać, a zawsze wychodzi w praniu, że jest inaczej i więcej tematów się porusza, to kwestia tego, dlaczego warto inwestować w topowy sprzęt, jeżeli ma się wysokie wymagania. Tak, myślę, że to będzie w porządku. Piotrosek, jak najbardziej. No, nie oszukujmy się, kwestia topowego sprzętu zarówno przebija się w komputerach klasy gamingowej, jak i w stacjach roboczych, tak? Zawsze jest to pytanie, czy warto zainwestować w najlepsze, co można w danym momencie wybrać na rynku. Ja myślę, że jeśli to już jest sprawdzone, jest to technologia, która działa, bardzo często, jeśli ja mogę się wypowiedzieć z punktu widzenia stacji roboczych, a na pewno tak, bo ich zrobiłem ponad 1200, to odpowiedź jest, bardzo warto inwestować w wielu sytuacjach w topowy sprzęt. I wyjaśnię to w ten sposób. Jedne z największych firm, albo najszybciej rozwijających się firm, które ja obsługiwałem, które były na początku w ogóle firmami jednoosobowymi, to były firmy, które zainwestowały całą masę pieniędzy w pierwszy porządny sprzęt. I czyli dany człowiek inwestował, czy to była dotacja, czy to wziął pożyczkę, czy dostał od cioci pieniądze, ale kupił jak najlepszy sprzęt. Co mu to dawało? Krzywą uczenie. Bardzo często ci ludzie osiągali na początku rozpoznanie na rynku, czyli rynek ich poznawał i uważał ich za dobrych specjalistów bardzo szybko, bo mogli się bardzo szybko czegoś nauczyć, tak? Czyli na przykład renderowanie w koronie, sprzedaż dwóch xeonowych jednostek, które następnie facet bierze i wykonuje bardzo ciekawe rendery. Potem potrzebuje do obsługi zleceń, które tak naprawdę spływają w dużych ilościach. Potrzebuje kolejnego pracownika, potem kolejnego. I tak to się toczy. I nagle się okazuje, że jeden komputer, a potem powstała cała firma. I to nie jest to samo, co wziąć jakąś, nie wiem, pojedynczego małego ksonka albo wręcz pojedynczy mały procesor zwykłej klasy i robić wizualizację. Można? Można. Da się? Da się. Tylko jeśli chce się dojść do jakiejś perfekcji, to jednak wymaga to tego, żeby mieć tą moc obliczeniową, tak? I z punktu widzenia stacji roboczych, to jak najbardziej, jeśli jest szansa zainwestować w topowy sprzęt, to jest to rzeczywiście najczęściej w kwestiach pracy bardzo duże ułatwienie startu, bo jak mówię, krzywa uczenia pozwoli na to, żeby wyuczyć się dobrze swojego zawodu. No czas to pieniądz, jakby nie patrzeć, tak? Dokładnie. To też jest bardzo istotne. I tutaj a propos, ty mówisz o stacjach roboczych, ja powiem o takich konfigach do rozrywki, ale nie tylko, tak gamingowe. To jest taki, można powiedzieć, taka etykietka, bo tak naprawdę to nie można stwierdzić, że konfig na danych podzespołach dla danego człowieka będzie tylko i wyłącznie gamingowy, chyba że on ma takie założenia, że taka osoba mówi, że gra i tylko ją to interesuje. Ale mamy też dużo widzów, klientów, którzy zgłaszają się do nas w kwestii budowy machin, gdzie są to zastosowania takie jak rozrywka i praca. I tu trzeba zrozumieć, że przykładowo, jeżeli człowiek jest zajęty, tak, dużo pracuje, dużo ma na głowie i tak dalej, to nie ma czasu na granie, jak wielu na przykład, nie wiem, młodszych ludzi po 8 godzin dziennie, 10 godzin dziennie i tak dalej. Tylko to są ludzie, którzy na przykład sobie chcą usiąść, zagrać, nie wiem, 3 godziny w tygodniu, 4 godziny w tygodniu, mają jakieś tam swoje ulubione tytuły, na przykład nowe jakieś tytuły, które wychodzą posiadające komponent bardzo wysokiej imersji. Na przykład Alan Wake 2, który jest arcydziełem i dla Ciebie, jest, i dla mnie, i dla wielu ludzi, z którymi rozmawiamy na ten temat. Polecam bardzo serdecznie, tak, bo to jest Fenomenalny tytuł i fabularnie przede wszystkim i muzycznie, i graficznie, i imersyjnie, no coś niesamowitego, tak? No ale to teraz odpowiedzmy sobie na pytanie.
Jak często na forach mogę zobaczyć takie, czy na jakichś tam portalach głównego nurtu IT w komentarzach, taką bzdurę według mnie, jeden z najgłupszych mitów, że gra się tak samo przyjemnie na przykład w 30 klatkach na low, jak w 80 w 4K, bo liczy się tylko przyjemność z grania. Co to jest za gadanie? Chwila, czy nie jest logiczne to, że kiedy mamy dany tytuł i ten tytuł wyposażony jest dodatkowo we wszelkie najnowsze na rynku konsumenckim dostępnym dla, w cudzysłowie, zwykłego Kowalskiego, technologie graficzne, to czy nie jest przyjemniej grać, mając ten komponent imersji na najwyższym poziomie? No jak się gra przyjemniej? No oczywiście, że gra tak. się dużo przyjemniej, kiedy ma się pełną grafikę. Ja w kiedy ogóle... maksujesz grafikę i tak, masz tą płynność. To jest dokładnie to, że to jest takie usprawiedliwianie, to jest wmawianie sobie, że niczego więcej nie potrzeba. Prawda jest taka, że jak ktoś ma pieniądze, no bo nie mówimy, że ktoś musi, nie wiem, zapożyczyć się za wszelką cenę, tak? I musi kupować zawsze topowy sprzęt, każdy człowiek i w każdej sytuacji. To nie o to chodzi. My, tak jak powiedzieliśmy na początku, rozmawiamy o tym, dlaczego warto kupować topowy sprzęt. Czyli dlaczego warto, jeśli cię stać, żeby kupić topowy sprzęt, tak, to warto jest go kupić, dlatego że właśnie imersja, wspaniała grafika, jak również ja się nauczyłem jednego. Ja też wcześniej działałem na różnych, nawet średnich sprzętach, nawet jak miałem tą firmę ze 3 lata. Nauczyłem się jednego. Zawsze będę szukał, jeśli coś mi będzie nie stykało, będzie stutterowało, będę miał problemy, glitche albo inne rzeczy, będę szukał, Bóg wie ile, w ustawieniach, próbował rozwiązywać temu problemy i inne rzeczy, tak? Bo tak jest z wieloma produktami średniej klasy, na przykład w kartach graficznych z niedorobionymi sterownikami. No to ja na przykład w ogóle czegoś takiego w tym momencie, będąc zajętym człowiekiem, pracując po czasami 10-12 godzin na dobę, no nie wyobrażam sobie, że jak chcę iść do swojego komputera, odpalić sobie grę, to że ja będę szukał w tym momencie, jakie ustawienia graficzne, bardzo ten... To jest jasne, że nawet na swojej 4090 biorę i patrzę na strony internetowe, jakie są optymalne ustawienia. Ja na przykład się nauczyłem, że w Cyberpunku wyłączam częściowo wolumetryczne chmury, bo nie dają mi w zasadzie nic szczególnie z wyglądu, jak są na ultra, a wystarczy je zmienić na high lub na very high i zupełnie inny jest klatkarz. Mi te chmury nie są potrzebne. I okej, okay, tak? Też można dostosować sobie różne rzeczy. Natomiast poziom imersji w tym, kiedy biegnie się, nie wiem, jako wiedźmin, albo pędzi się na koniu i nic się nie doczytuje, nic się nie zmienia, lot jest ustawiony gdzieś nie wiadomo gdzie, 2 kilometry od głównego bohatera i wszystko działa płynnie, no to troszeczkę to jest inny poziom jak gdyby rozrywki niż bieganie z poziomem lot na takim poziomie, że widzimy, że 30 metrów przed bohaterem doczytują się tekstury albo zmienia się co chwilę trawa, albo zmienia się krajobraz wręcz, bo są doczytywane kształty. Może niektórym to wystarcza, a może jednak niektórym to nie wystarcza i niektórzy jak chcą mieć topową, że tak powiem, topowe odczucie z rozgrywki, no to niestety, ale to kosztuje. I takie tłumaczenie, że o, no w sumie na 4070 Ti to też będzie działo. Będzie. Pytanie jest w jakiej rozdzielczości, co chcemy uzyskać. Teraz drugą sprawą jest to, o czym mówiliśmy i zahaczyłem o ten temat, brzydko, że tak powiem, dźgając palcem sterowniki i że tak powiem, powiedzieliśmy, że to są produkty z niższej półki. Jest cała masa ludzi, którzy kłócą się w kwestii kart Radeon. My z Konradem mamy bardzo konkretne, że tak powiem, zarzuty do tego, co reprezentuje sobą AMD w oddziale kart graficznych. Ja tak jak mówię, ja się nie będę upierał, że w AMD i Ryzen jest topowym procesorem do gier, bo też nie jest, natomiast jest w przystępnej cenie
bardzo dobrym procesorem do gier 7800X 3D i tego nie można zarzucić AMD. Nie można też powiedzieć, że Ryzeny lub Threadrippery to nie są wydajne i dobre procesory do zadań, że tak powiem, profesjonalnych, renderowania w koronie, czy też obsługi Unreal Engine. No nie, to są świetne procesory. Bardzo dobry, uzyskują, że tak powiem, efekt współczynnika energii, tak, potrzebnej do wydajności. Wszystko super. Ale jednak, jeśli mówimy o w segmencie kart graficznych, to proszę, może wypowiedz się, jakie miałeś odczucia ostatnio z Radeonem. No ja powiem tak, zacznę od tego może, że nieraz się ludzie nas pytają, dlaczego my w konfigach, które budujemy, nie używamy Radeona. Odpowiedź jest bardzo prosta. Nie spełniają wymogów jakościowych. Jakościowych po prostu, tak? Bo ja też nie mogę sobie pozwolić na to, żeby sprzęt, który dostarczymy danemu widzowi, w zasadzie to, kiedy on sobie sam go dostarczy, bo każdy do nas przyjeżdża po sprzęt, tak, no bo to takie, taka jest też zasada. Natomiast no nie mogę dopuścić do czegoś takiego, że kiedy człowiek płaci za topowy sprzęt, to będzie miał półprodukt, bo dla mnie, nazywając rzeczy po imieniu, karty graficzne ze stajni AMD to są produkty kartopodobne. Otwarcie o tym mówię. Denerwuje mnie to, jak dużo ludzi stara się forsować głupie takie myślenie na zasadzie po co to komu, a po co to potrzebne, kwestie związane z ray tracingiem, że to nie jest potrzebne nikomu, gdzie coraz więcej, praktycznie każda duża gra posiada ray tracing, tak? Teraz zaczynają gry posiadać patch tracing, gdzie AMD, na przykład przy RDNA 3, bo tutaj mówisz akurat, bo testowałem niedawno 7900 Ti versus RTX 3090, bardzo dobra typowa amperka zeszłej generacji, versus dodatkowo RTX 4080 i 4090. I co się okazuje, taki Alan Wake 2, na przykład w 2560x1440p, bez FSR na 7900 Ti, z PT, karta topowa ze stajni AMD, no nie są to tanie karty, 5-6 tysięcy złotych kosztują, czy 4,5, czasem można dorwać w promkach, ale początkowo kosztowały te karty tyle, co RTX 4080. No tak, to zależy od też modelu, który autorski, tak? No i generalnie taka karta generuje 6-7 klatek, tak? A RTX 4090 już jest w stanie tych klatek ponad 50 generować w podobnych warunkach, w podobnym miejscu testowym. Z DLSS-em to ja miałem odczucie totalnej płynności w każdym momencie. Ja w Alana gram w 3400x1440p na 4090 również, bo też na 4090 przesiadłem. I wszystko na maksa oczywiście. Z DLAA, czyli Deep Learning Anti-Aliasing i Frame Generator, który działa fenomenalnie. I mam 80, 90, 100 klatek. Płynność jak masełko i nie ma żadnych artefaktów, nie ma żadnego problemu. Naprawdę bardzo fajnie działa ta technologia. No i nawet na 3090 sobie testowałem, no to w tych samych ustawieniach, jeżeli chodzi o patch tracing, no generalnie wszystko na maksa, żeby trzymać 60 klatek, musiałem ustawić DLSS na wydajność. Ale da się. Jeżeli ktoś kupił w zasadzie topową kartę poprzedniej generacji, tak? Mm-hmm. Tak jak to jest ustawiony na dłużej. Masz path tracing, jesteś w stanie zobaczyć, jak to wygląda, jesteś w stanie pomyśleć, czy chciałbyś w ogóle taką jeszcze nowszą kartę, żeby mieć płynną bardziej rozrywkę, czy ci wystarczy tyle, że sobie ściągniesz path tracing, ale masz dostęp do tego, żeby w ogóle zobaczyć tą technologię. Bo najgorsze jest w wielu sytuacjach oglądanie czegoś na monitorku, przechwyconego obrazu, w którym cały czas wszystko się rusza, nie można podglądać, jak działa path tracing. Ja powiem tyle. Ja jestem zachwycony tym, jak wyglądają niektóre gry z path tracingiem. Im dalej w las, tym lepszy jest ten path tracing, tym bardziej to nie są bezpośrednie idealne odbicia, tym bardziej na wodzie są odbicia, na wodzie, która faluje. Przykro mi, ale takie tłumaczenie, że nie, bo komu to potrzebne, no więc jest różnica, no więc jest dramatyczna różnica i realizm jest coraz większy. I tak jak mówię, jak się ma kartę topową, to bardzo długo można jeszcze w niektórych sytuacjach z niej korzystać. Ja wam powiem tak, ja mam kartę 1080 Ti, od bardzo, bardzo dawna, bo od 2019 roku, czy nawet 2018 roku, leżała w pudle.
Ale teraz zrobiłem system na 5800X3D w obudowie ITX i mam wsadzoną właśnie tą kartę. I gram sobie w pełnych 90 klatkach w Path of Exile. Bardzo przyjemnie, bez najmniejszych problemów, bez żadnych staterów, ze wszystkimi elementami na ultra. 2560x1440. I teraz pytanie jest, czy jakbym miał tam 1060, to byłbym w stanie coś takiego zrobić? Nie. Czy warto czasami dopłacić? Warto. Ta karta dalej nie jest tam warta jakieś parę stów, tak naprawdę. Gdzie 1060 to już jest jakiś kapeć w ogóle. No, no tak to wygląda generalnie. Natomiast tutaj do kwestii może właśnie Radeonów jeszcze zaraz wrócimy, ale jak to jest właśnie z topowym sprzętem? Bo ja jako w ogóle pasjonat kart graficznych, to jest taka moja pasja w pasji, jeżeli chodzi o kompy, no to wychodzę z założenia, że w ogóle jara mnie ta technologia i uwielbiam topowe GPU. Właśnie ze względu, że w danej generacji mogę mieć dostęp do tego, co jest, co pozwala mi tak naprawdę zmaksymalizować przez dany, powiedzmy, okres królowania danej serii GPU, mam najwyższe możliwe tak naprawdę możliwości w kwestii wyciągnięcia wszystkiego, co się da z danych produkcji. A że ja nie mam czasu na granie, ja nie lubię jakichś tam Call of Duty, jakichś tam strzelanek i tak dalej, gram w gry bardziej no tak naprawdę takie jak właśnie jak się pojawia Alan Wake, czy jak się pojawił Control, czy Metro Exodus, czy teraz gdzie są smaczki, na, smaczki tak, graficzne, Cyberpunk, zobaczyć, tak, zobaczyć Wiedźmin to, Remaster tak. Chociażby, gdzie Wiedźmina podstawowego przeszedłem trójkę, jeszcze na dwóch Titanach Maxwell go ogrywałem, wysyłałem, bo fajnie tam Solaj działało, tylko trzeba było profile sobie samemu posprawniać, żeby bardziej skalowanie uzyskiwać, to w 2560x1440p, kiedy Wiedźmin na ówczesnym Titanie Maxwell topowym i też 9080 Ti Full HD ledwo tam naprawdę trzymał 60 klatek, to ja w blisko 70-80 klatkach ze wszystkim na maksa grałem w 1440p wtedy na dwóch Titanach Maxwell i się cieszyłem, a też mi pisali ludzie, o przesada, to też się można bawić na jednej. A dlaczego ktoś w ogóle ma takie podejście, że mówi komuś innemu, jak on ma się bawić? Jak się lubi bawić. Tak, jak się lubi bawić. Jak się lubi bawić. Skąd się to bierze? To jest właśnie to pytanie. Tak. Dlaczego ktoś ma mi sugerować, jak ja się lubię bawić? No tak. Jedni się lubią bawić w narkotyki, a inni lubią zanurzyć w imersji, że tak powiem. To, co powiedziałeś, jest bardzo dobrym przykładem, bo mamy takiego też, zakumplowałem się z Marcina, serdecznie pozdrawiam, jeśli słucha, który kiedyś właśnie mówił mi, że miał środowisko kolegów, którzy zawsze mówili, nie kupuj tam lepszego sprzętu, szkoda w ogóle kasę płacić, po co przepłacać i tak dalej, to bzdura. No i generalnie słuchał ich. Poznał mnie jakiś czas temu, trafił do nas, zobaczył, jakie kompy robimy. Jego marzeniem w ogóle było zbudowanie kompa na LC. Wtedy pamiętam, że zrobiliśmy mu kompa na softach w ogóle. Nie miał dużego budżetu, tam zmieniliśmy mu płytę główną. Proca, grafę zostawił sobie starszą, bo miał 1050 Ti, to parę lat temu było, ale co mi gość powiedział? Bo powiedziałem, że nie podejmujemy się takich konfigów, no nie mamy czasu na to, ale mówi, że właśnie z tego marzenia i tak dalej. Mówię, dobra, słuchaj, to ci zrobimy, tak drogą wyjątku. Wrócił do nas później, żeby przebudować mu maszynę już na hardtuby. Tam wtedy był komp z 5800 Ryzenem i RTX-em 3070. Mówi, że kurczę, to już naprawdę fajnie można pograć. A ostatni upgrade, jaki mu zrobiliśmy, przebudowa całej platformy, jeszcze kiedy tak naprawdę wchodziły dopiero RTX 4000 na rynek, to dorwał w bardzo dobrej cenie nówkę sztukę RTX 3090 Ti FTW3 EVGA. FTW3. Tak, fenomenalna karta. 12900K na Z690 Classifiedzie. No i też wiadomo na hardtubach. I powiedział, że to jest to, o czym marzył, żeby mieć w danym momencie sprzęt z bardzo wysokiej półki i przestał ogrywać jakieś tam tytuły, strzelanki sieciowe. To też, żeby dobrze zrozumieć, ja nie mam nic do takich tytułów, bo to każdy lubi, tak jak sam powiedziałeś, bawić się w co się lubi bawić, nie? I każdy ma tam swoje zajawki, więc to ja to w pełni rozumiem i nic mi do tego. Ja po prostu tego nie lubię, bo no jakieś tam Battlefieldy grałem, Battlefronty i tyle, nie? Ale tak jakby wolę gry bardziej rozbudowane. Ale nikomu nie będziemy mówić, jak się ma bawić. O to chodzi, ale do czego dążę? Do tego, że właśnie powiedział mi, że teraz dopiero zaczął na tym sprzęcie tak naprawdę ogrywać zaległe tytuły
bardzo takie, tak, gdzie się cieszy ray tracingiem, gdzie się cieszy fabułą, gdzie podstawą do tego, tu trzeba zrozumieć, jest cieszenie się fabułą, ale na składową cieszenia się tą fabułą, imersją, jest oczywiście i udźwiękowienie, i ugraficznienie, że tak to określę, ja tak? No bo to wszystko się liczy. Dokładnie. Ja i poczekaj, jeszcze tutaj dojdę, dlaczego mówiłem o tym, bo właśnie powiedział mi, że jak jego koledzy, niektórzy dowiedzieli się o tym, jakie ma teraz podejście, że on w ogóle zbiera sobie na kolejny upgrade, będzie kolejny upgrade na RTX-a 5090, może 12900K wymieni na 14900K, bo mówię mu, że też spokojnie, żebyś na tej platformie został sobie parę lat, bo za 390, za 790 z wysokimi i9-kami to jest naprawdę świetna platforma, bardzo udana według mnie, po regulacjach to lata przepięknie i w środowisku roboczym oczywiście. Tutaj są kwestie takie, gdzie w pewnych aspektach Ryzeny są lepsze, to się tam też możesz o tym wypowiedzieć. Natomiast do gier prawda jest taka, że Intele są znacznie lepsze od AMD. I 7800 3D dostaje łomot i 7950X3D też dostaje łomot. Takiego 13900K czy 14900K i to mówię dostaje łomot, bo mowa o dobrze ustawionych platformach, wyregulowanych należycie, nie to co się pokazuje na portalach głównego nurtu, czyli to o czym mówimy od dawna, tylko w kontekście prawdziwego, pieczołowitego zasiąścia, że tak to określę, do danej platformy, wyregulowania jej i to, jakie mamy osiągi ostateczne. Więc tu jakby Intele cały czas wiodą prym, jeżeli chodzi o wydajność. Znaczy, my, bo dla mnie, też jeszcze ci powiem, bo dla mnie na przykład 1% low rzędu 92 klatki w danym tytule, na przykład na 7950X3D dobrze wyregulowanym, a 108 klatek na przykład na 13900K i to nawet nie na jakoś mega ustawionych pamięciach wysoko, bo tam na 6800 na płycie z czterema slotami, no to jest łomot. Znaczy, ja tak nie mam, natomiast ja się mogę wypowiedzieć w tym zakresie. Przede wszystkim Intele, tak jak się okazało, są bardzo tricky. Okay. Się właśnie okazało ostatnio po tym, jak ja testowałem platformy, bo ja testuję oczywiście profile robocze, czyli takie, bo robimy teraz razem stację, która będzie zarówno do pracy, jak i do grania. Więc właśnie się okazało, że na przykład Ring procesora 14900K potrafi działać od 1700 MHz do 5000 MHz. Przy czym to jest płynne. Więc w tym momencie, tak jak mi Konrad zwrócił uwagę, zupełnie inaczej to wygląda, kiedy procesor jest na sztywno ustawiony na danym ringu. I tu się jak najbardziej mogę zgodzić. To nie są niby duże różnice, jeśli mówimy o stałym i pełnym obciążeniu roboczym, takim jak renderowanie, bo wtedy procesor wskakuje na bardzo wysokie, że tak powiem, parametry ringu, zazwyczaj koło 4-6 i je trzyma. Ale kiedy tam jest pod spodem jest obsługa gry i rdzenie nie są cały czas równomiernie obciążone, to okazuje się, że te fluktuacje są bardzo duże i to powoduje, że Intele dostają czasami w ciry. Poza tym jest jeszcze jedna duża kwestia i tak jak pokazują to niektóre portale, a niektóre portale głównego nurtu zupełnie tego nie pokazują, na Intelach niestety dużo lepiej działa podsystem pamięci DDR5. I tutaj jesteśmy w stanie dużo szybsze czasy, może nawet nie czasy dostępu, ale czasy dostępu lepsze i szybsze taktowanie uzyskać na Intelach. Przy czym Intelom nie zależy też na dokładnym podziale trzech różnych czasów, tak jak jest to na AMD, gdzie próbujemy się wpasować w trzy różne elementy, czyli prędkość RAM, prędkość szymy i prędkość ringu. I w tym momencie wszędzie mamy, że tak powiem, zagadki, jak to dostosować, ale nawet jak to dostosujemy i działa już idealnie 6000 MHz, CL26 i tak w efekcie się okazuje, że dobrze ustanowiony 13900K lub 14900K no niestety przeskoczy taki procesor, więc jakby na to nie patrzeć, są pewne rzeczy, które kupuje się dlatego, że można je wyregulować, patrząc na to, że to są procesory K, czyli to są procesory do overclockingu i to są procesory dla ludzi, dla pasjonatów, którzy chcą rzeczywiście sobie to odpowiednio ustawić, to jest pewna duża wartość dodana, bo po dobrym ustawieniu takiego procesora, taki procesor śmiga jak szalony.
No słuchaj, ja tu jeszcze dodam kwestię związaną, bo mówisz o prackach K, ale są jeszcze KS-y, które ogólnie nie są zbyt ciepło przyjmowane przez recenzentów zazwyczaj, bo jest to określane jako, że to się grzeje bardzo, że to jest skok na kasę i tak dalej. Tak, na defie można odczuć takie wrażenia. Natomiast w czym jest rzecz? Procesory KS to są selekty pośród najlepszych selektów K, ogólnie selekcjonowane przez Intela. Oczywiście można trafić K, który kręci się lepiej, ale jeżeli weźmiemy przykładowo 10 sztuk, na przykład 13900K, przykładowo 13 gen, 10 sztuk 13900K i 10 sztuk 13900KS, to się okaże, że zdecydowana większość, na przykład 7 na 10 tych KS-ów, będzie latać zdecydowanie lepiej niż K, bo pośród tych 10 K na przykład trafią się 2 czy 3 sztuki, które spokojnie mogą rywalizować z KS-em pod względem tego, jak dobry jest krzem. I o co chodzi? Dajmy prosty przykład. 13900K na przykład do 5 i 6 GHz zazwyczaj na rdzeniach P, tu się na rdzeniach P tylko skupmy dla uproszczenia, potrzebowały w pełni wszystkich tak synchronicznie przykładowo 5 i 6 GHz, tak żeby wytrzymały długofalowo rendery na przykład w CyberBenchu R23, załóżmy 1,31 V, a 13900KS 1,26 na przykład i takie okolice 1,26, 1,27 versus K 1,31, 1,32. Na co się to przekłada? Na procesorach KS jesteśmy w stanie uzyskać takie same taktowania jak na procesorach K, przy albo czym 100 mamy MHz albo 100 MHz wyższe przy niższych napięciach. Dokładnie. Więc mamy niższe temperatury, niższy pobór prądu, niższy hałas i bardzo wysoką wydajność. I to jest właśnie jakby sens kupowania procesorów KS. Tak samo było z 12900K versus KS, z 9900K versus KS, 13900KS versus K i tak samo będzie z kolejnymi KS-ami. Tak to wygląda, tak? I teraz to są właśnie procesory dla entuzjastów, którzy przede wszystkim chcą mieć top-topu pod ich potrzeby i dodatkowo wiedzą jeszcze, jak to ustawić, albo na przykład, jeżeli nie wiedzą, jak to ustawić, to albo szukają wiedzy, albo się zgłaszają do takich osób jak ja, czy jak Piotrek, czy też Rauf, którego serdecznie pozdrawiamy. Tak, pewnie Rauf będzie słuchał materiał, też bardzo dobry specjalista od w ogóle sim racingu i mega w ogóle świetnie reguluje platformy, także no też wie, zna się chłop na rzeczy, jasne, też planuje z nim dokładnie podcast nagrać, może nawet we trójkę nagramy pewnie w końcu. Chętnie. Tak, bardzo fajnie. No i o to tutaj chodzi właśnie, że też marketing firm jest taki no, skierowany nie, do Intel, takich... Nie, dobra, Intel nie no, ma marketingu. No nie, to nie Intel jest... ostatnio ze swoją prezentacją popłynął tak, że już nic... Nie wiem, czy generalnie widzieliście... Generalnie marketingu gadają bzdury. Polecam, osobiście polecam, że tak powiem, przyjrzeć się temu, co Intel odpieprzył w ostatnim... Gamers Nexus bardzo dobrym materiał o tym zrobił. Co Intel odstawił i jakie robi rzeczy. Ja myślę, że przede wszystkim każda z tych firm ma na koncie parę różnych działań. Tak, są korporacje, więc działań. To żadna firma to nie jest, są wasi przyjaciele. To nie są nasi przyjaciele, właśnie. To nie są wasi przyjaciele, to nie są ludzie, którzy chcą wam zaoferować najlepszy produkt za najlepszą kasę, oni chcą złupić ile się da, tak, po prostu. Chcą wam, was przekonać, że mają najlepszy produkt i żebyście zapłacili za niego furę kasy. I zawsze tak było i zawsze tak będzie, więc cały I każdy ten produkt ma tym... swoje dobre strony, jak i słabe. Dokładnie. To nie ma tak jak mówię, idealnych produktów. Ja dobieram bardzo różne, że tak powiem, produkty, w sensie pod różne zastosowania, tak jak już wielokrotnie zaznaczałem, do renderowania w koronie, do renderowania w ogóle na CPU, zawsze w tym momencie będzie to AMD i to będzie któryś z Ryzenów, tak? Do robienia wideo to zawsze będzie w zasadzie Intel i będzie Intel z QuickSynciem, tak? Jeżeli ktoś pracuje w Adobe, do jakichkolwiek zastosowań typu CAD będzie to Intel. Czemu? Dlatego, że te aplikacje są napisane na kodzie pod Intela i nie ma możliwości, żeby lepiej działały na tym procesory AMD. Stąd poszczególne zastosowania wybiera się pod poszczególne produkty. Są też specjalne karty firmy AMD, profesjonalne i to całkiem nie tanie, do wyświetlania obrazu na wielu monitorach, oparte o w ogóle pamięci HBM2 i to są karty, które na przykład montuje do komputerów, które mają wyświetlać na panelach ściennych duże obrazy. Czy Nvidia ma odpowiedniki tych kart? Średnio, a jak ma, to za 40 parę tysięcy karta, którą można kupić za kilka.
Czy więc są rzeczy, w których należy dobrać po prostu sprzęt. Natomiast pytanie jest, czy wybieramy topowy sprzęt, czy warto w taki sprzęt inwestować. Tak jak mówię, kupuje się raz, tak, dobry sprzęt, a potem ma go się przez kilka lat. I człowiek się nie zastanawia, a czy już powinienem zmienić, a nie wiem, jak mi ta gra będzie chodziła. Nie ma takiego zastanawiania się. Czyli tak? To tutaj jest parę, znaczy, bo nie ma jedynej słusznej drogi. Można zrobić tak, jak mówisz, a można na przykład robić tak, że zmieniasz kartę z generacji co generacji, albo co dwie generacje. Bo ogólnie jest tak, że jeżeli masz na przykład... No ale warto, bo tak naprawdę te niższe karty... Od sprzedaży jest bardzo ważne, tak, zaraz coś o tym powiem. Dokładnie, niższe karty tracą szybciej na wartości. Tak. I też to, co jest bardzo ważne, najmniej na wartości tracą topowe Nvidia. Bo topowe Radeony tracą bardzo szybko na wartości. No bo nigdy nie są dobre, bo to tak. Dlatego zrobiliśmy cały zaraz ten dopowiem, no, wesołe nagranie z mieczami. Tak powiem, z mieczami świetlnymi, walkę, że tak powiem, mistrza Nvidiusa i Dartha Radeona. Dlatego to zrobiliśmy, bo naprawdę tam jest wiele rzeczy, które po jednej i po drugiej stronie są, że tak powiem, argumentami, tak? No ale tutaj jeszcze ci wejdę w słowo. Kolejny odcinek, epizod, to będzie walka rycerza Xeona z Lordem Threadripperem. I tutaj po prostu ciemna strona mocy. Jak zwycięży. Się uda w ogóle kupić jeszcze jeden miecz, to możemy nawet tam dwa Xeony wstawić. Gorzej, że potrzebny by był jeszcze jeden miecz, żeby był jeszcze jeden czerwony i wstawić wtedy, że wyjdą dwa epiki. No nie wiem. To jest niestety, no nie oszukujmy się. Są zastosowania, w których pewne firmy są bardzo dobre. Są zastosowania, w których są gorsze. Jak ktoś używa, nie wiem, na przykład daje przykład ekstremalny. Ktoś robi bardzo zaawansowane symulacje, tak? Które potrzebuje do nich AVX 512. Co wybierze? No przykro mi, wybierze w 100% w zasadzie Intela, bo pod Intela był pisany właśnie wszelkie, że tak powiem, instrukcje AVX, tak? I Intel potrafi na swoich Xeonach, mimo tego, że będą miały o połowę mniej wątków, będzie bardziej energooszczędny i szybciej liczący w tych zastosowaniach, na przykład MATLABu albo innych, że tak powiem, bardzo zaawansowanych symulacjach matematycznych. No, sorry, tak jest. Natomiast do podstawowej obsługi serwerów, nawet sieciowych, stron internetowych, czy nawet dużych baz danych, ładuje się epiki. No i tyle, więc ten podział rynku będzie zawsze w tym momencie coraz bardziej widoczny i następujący. Nawet nie wiemy o tym, ale w wielu miejscach pojawiają się coraz to nowsze technologie i nowi gracze na rynku, tak? I pytanie jest, czy jeżeli pojawią się nowe, lepsze procesory, to czy ja będę proponował nowe, lepsze procesory? Tak, bo chcemy, żeby w danym momencie klienci mieli najlepsze możliwe rozwiązanie. Z drugiej strony to rozwiązanie też nie straci tak bardzo na cenie, tak? No i tutaj właśnie, bo trzeba rozdzielić kwestię straty cenowej na ludzi, którzy są ofiarami, można powiedzieć, marketingu, bo pojawiają się nowe, załóżmy, karty graficzne, tak jak było, zobacz, serią 3000 versus 4000. I tak jest co generację. Zawsze jest ten sam schemat, że jest masa ludzi, która w danym momencie sprzedaje na przykład topowe, załóżmy 3090. Teraz, wiesz co, wróćmy do jednej, dwóch generacji, powiedzmy, wstecz. I teraz tak. Pojawiały się 4070 Ti i ile osób sprzedawało 3090 za grosze? 3000 zł, 2000 zł, 4000 zł. Mówimy o na samym początku. Tak, jak na się samym początku. Pojawiły. I wymieniali je na dokładnie, wymieniali je na 3070 Ti, płacąc za 3070 Ti. To znaczy, nie, na 4070 Ti. No, przepraszam, 4070 Ti i płacili za to pod 5000 zł. Tak. Czyli dopłacali 2000 do tego, żeby mieć w zasadzie podobną wydajnościową kartę, z mniejszą ilością pamięci. Tak, i bitowo gorszym dostępem. Ale no wiadomo, sprawność energetyczna sprawność 37, świetna i dodatkowo frame generator. Okay, jednym z elementów przetargowych serii 4000 jest właśnie frame generator, który jest nawet ładowany do kart pokroju 4060. Także to... Tam jest bardzo potrzebny. Tylko, że jest, wiesz, no co, jest. To jest trochę jak ray tracing na RTX 2060 w momencie, kiedy wlatywały 2000 seria, tak? Bo... A, chciałem jeszcze powiedzieć jedno. Poczekaj, bo skorzystasz z tego, tak? No.
ale to bardziej jako opcja demo, bo no, zobaczysz, jak to działa, ale to też w niektórych tytułach będzie fajnie, bo o ile chodzi o ray tracing, to jeszcze jakoś tam ujdzie, tak? DLSS, Full HD, te sprawy i tak dalej na RTX-ie 2060, jak się tam pojawią ray tracing. Ale jeżeli chodzi o RTX-a 4060, to frame generator, żeby dobrze działał, no to musisz mieć bazową liczbę klatek na odpowiednim poziomie. No musi być te 50-60 klatek, żeby można było je niemalże podwoić. A jeżeli będziesz miał na przykład 30 klatek, to będziesz odczuwał tego input laga. Niestety. No, tak, więc to jest taka technologia demo na tych kartach, nie? Ja, tak jak mówię, półki. Ja to, co mi się przypomniało, że chciałem serdecznie pozdrowić mojego syna, który do tej pory siedzi na 9900K, który był przeze mnie wyregulowany na 5,2 GHz na chłodzeniu od NUT CNC, czyli od naszego kolegi z takiego portalu. I tam jest 2080 Ti Seahawk Invalida, który ma płytkę miedzianą na rdzeniu. I on dalej na tym gra we wszystkie gry i nie odczuwa czegoś takiego, że jest jakakolwiek tragedia, tak? Więc to warto było zrobić komputer dobry na wodzie? Warto. Ten komputer, jedyne co z nim trzeba robić, to co 4 miesiące, 5 miesięcy wyciągnąć go i porządnie przedmuchać. I działa mu to od 2 czy 3 lat. No. No słuchaj, to zaraz coś powiem na temat w ogóle Turingów topowych, bo to są niedoceniane karty według mnie, a naprawdę fajne. Natomiast wróćmy do wątku od sprzedaży sprzętu. Jak to się robi efektywnie, bo tutaj to trzeba powiedzieć. Bo ja mam takie podejście, że w momencie, kiedy jest... Jeżeli ja na przykład chcę sprzedać moją topową kartę poprzedniej generacji, bo chcę się przesiąść na nową i to też nie robię tego, że od razu jak wlatuje nowa generacja, to ja sprzedaję tamtą za grosze i tak dalej. W ogóle proponujemy, proponujemy zawsze poczekać chwilkę, dowiedzieć się, że dana technologia działa. Tak, że nie ma problemu, że sterowniki są dobre, tak, tak. Że wszystko, tak. Że to nie ma wad fabrycznych ewidentnych. Bo takie rzeczy się zdarzają i to wychodzi tak. Po 2-3 miesiącach zazwyczaj od premiery. Tak. No i teraz tak, w czym jest rzecz? Dlaczego jest takie myślenie, że o kurczę panie, to sprzedawaj jak najszybciej, bo później to już w ogóle na wartości straci. Jeżeli na przykład widzimy na Allegro, czy jakimś tam OLX-ie 200, załóżmy, aukcji przedstawiających taki i taki model, załóżmy 3090, czy 3090 Ti, no to przecież jasna cholera. Oni jak wszyscy ludzie... będą zrzucać tak. Ceny, bo się wszyscy biją, żeby sprzedać. Zgadza jest się. Jest za wysoka podaż do za niskiego popytu. To wszyscy, słuchaj, którzy są... Słuchaj, ja mojego RTX-a 3090 Strix, świetną sztukę, sprzedałem 2 miesiące temu w zasadzie, za blisko 8 tysięcy złotych z blokami. No tak, gdzie... a ja sprzedałem za... Ty za więcej jeszcze, bez bloku, więc wiesz. Tak, dlaczego? Tak. Dlatego, że ale to ja trafiły akurat... do osób, które wiedzą, co kupują i znaczy, chcą z tego korzystać. Nie tylko tyle, że trafiły do osób, to trafiły to i bla, 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 tylko ja miałem kartę w ogóle na powietrzu, kartę Strix z niesamowitym rdzeniem, który w małej obudowie potrafił autentycznie obsługiwać 1,5 godziny grania w Unreal. Mówimy o Lianli Dan H2O, tak? Czyli w zasadzie bardzo mała puszeczka zamknięta i na overclockingu ta karta potrafiła jechać przez 1,5 godziny Unreal 5 demo Matrixa. Aż w końcu przegrzewało się chłodzenie procesora. No więc, no, więc odpowiedź jest, no to był tak naprawdę komputer budowany do tego, żeby służył prezentacyjnie do Oculusa. Natomiast tak, to była karta, która potrafiła bez problemu coś takiego wytrzymać, gdzie Tufa, którego testowałem, niestety, no to Tuf się poddawał po de facto, nie wiem, 25 minutach, to już było koniec, że tak powiem, temperaturowy tej karty, więc są niektóre rzeczy, które są warte. Nawet jeżeli to nie byłoby aż tak, to i tak bym podstawowego Strixa nie sprzedał za, nie wiem, mniej niż 5. No tak, tak. No. Jak jest dobrze utrzymana karta, świetnie działająca karta, jest sprawdzona, przetestowana i będzie komuś naprawdę dobrze służyła, dlaczego mam sprzedać kartę za w danym momencie mniej niż jej odpowiednik z gorszą szyną bitową i z 2 razy mniejszą ilością? Słuchaj, ja ci powiem śmieszną rzecz, bo to tutaj powiem właśnie jeszcze, jak to było w moim przypadku, bo zgłosił się do mnie człowiek, z którym współpracuję od dłuższego czasu, co jakiś czas mu tam robię fajne machiny, bardzo w porządku człowiek.
i generalnie potrzebował karty do renderingu w 4K nowej platformy generalnie, przesiadka ze starego X79 z na, dużą ilością VRAM, tak? Do renderingu. I założenia takie, nie może to być Radeon, ale nie, to mógł powiedział, nie może to być Radeon i nie chce 4090, mimo tego, bo boi się o problem z wtyczkami i tak dalej. Natomiast koszt 4090 w tamtym momencie z blokami, znaczy z blokiem, bo tutaj aktywnego backplate'u nie trzeba by było, to byłby około koszt 11 tysięcy do 12 tysięcy złotych. Więc po prostu za tam niecałe 8 ode mnie wziął kartę, uczciwie mu powiedziałem, jak to wygląda cenowo i że no, może gołą 4090 bez bloków w podobnej cenie dorwać, ale nie chciał. Wolał ode mnie zadbany sprzęt, sprawdzony, z którego będzie korzystał i po prostu... Tak się dogadaliśmy, tak? Także ja zawsze mam coś takiego, że sprzedaję sprzęt topowy poprzedniej generacji, nawet już dłuższy czas po tym, jak nowa generacja się na rynku rozpanoszy, że tak to określę, za naprawdę wysoką zwrotną wartość sprzętu no tak, względem zadbany, tego, z ile go kupowałem. Zadbany, tak? Wyczyszczony, gotowy do pracy i w ogóle, więc to w zasadzie... O to chodzi. No tylko, że takie zrzucanie właśnie się na samym początku na te wymiany i sprzedawanie tego, to nie jest dobry pomysł. Słuchaj, jak było z 2080 Ti, jak mówiłem też ludziom, że nie sprzedawajcie tych kart za 1800, 1500, 2000 zł, zanim leciała seria 3000. Co się stało z boomem na kryptowaluty? Kto sprzedał 2080 Ti za dwójkę, to później mógł 3070, wolniejszą, posiadającą mniej pamięci, kupić za piątkę. No a niektórzy sprzedali na przykład za 1800, 2000 zł 2080 Ti i później za 4,5 i odkupowali. No interes życia, nie? Tak samo słuchaj, jak było z amperami. Od dawna mówiłem ludziom, że no mnie tam wyśmiewali na forach, to norma, że o, głupoty gada i tak dalej, bo chcę sprzedać, tak jakby, nie wiem, no... I miał ten sprzęt trzymać, wiesz, na zawsze i nie wiem, jakby mnie nie mógł sobie pozwolić na coś innego, także tam ludzie mają dziwne przemyślenia, ale o co chodzi? Gadki właśnie w stylu, że to jakieś bzdury, gadanie, że to nie ma szans, żeby w ogóle sprzedać sprzęt w dobrych pieniądzach, że kto to kupi, że głupi jakiś musi kupić i takie, wiesz, standardowe głupoty. A ja trzymałem się swojego zdania cały czas, że nadejdzie moment, gdzie w momencie, kiedy poznikają z rynku właśnie z portali aukcyjnych karty 3090 Ti topowe. Bo to inni tak, mądrale wzięli i to, kupili. Słuchaj, zgadza się. To będzie moment, gdzie tych kart wartość wzrośnie. Nie sądzę, żeby się miały pojawić znowu szaleństwa krypto, ale coś na pewno będzie. Bo tak działa ten rynek. To się ciągle powtarza. I mamy AI. Boom AI. Karty, które są dobre do tego 4090, 3090 Ti, 3090. Tak. A polecam Wam serdecznie popatrzeć, bo ktoś się kiedyś śmiał bardzo z Titana V, że to taka karta zasadzie, o, to taka karta w zasadzie jak RTX, zwykły ten tego. Nie, to była topowa karta do poszczególnych zastosowań. To była topowa karta, bo miała pamięć HBM2 i ma dalej 7,5 teraflopa w FP64. Tak. Przykro nam bardzo, ale dalej jest to jeden z najwyższych wyników i dościgają ją tylko Tesle za Bóg wie jakie pieniądze. W tamtym momencie, nawet jeszcze przed 2 lata później, po skończeniu produkcji Titan V, Tesla, która miała osiągać około 7 teraflopów, kosztowała 60 tysięcy. 7 teraflopów w FP64. I co? I kto kupił Titana V, to do tej pory, w tym momencie, Titan V, z tego co ostatnio patrzyłem, głównie z Chin można go zamówić, niektóre ze Stanów, 7 do 8 tysięcy złotych. Świetna karta nadal w ogóle, nie? Także... No ale to ona miażdżyła wszystko. W granie na tym, jak miałem ją na chwilę w Wieśka, to po prostu... Ona ma wydajność w standardowej rasteryzacji jak 2080 Ti. Troszkę jest szybsza nawet. No, ale sami była szyna 3072 bit. Tak. To jest rzeźnia. To była rzeźnia, więc no tak, jasne, tak. Że oczywiście pojawiają się nowe technologie i w ogóle, ale niektóre rzeczy warto kupować topowe. No, tak samo jak pytanie, czy kupić ramy jakieś podrzędne, a jak kogoś stać, niech sobie kupi porządne ramy. Jeśli to są ramy, które będą mu służyły przez jakiś dłuższy czas, zmieni procesor i będzie miał, może nawet IMC będzie miał lepsze na danym procesorze i te ramy sobie jeszcze nawet podciągnie.
Taka jest prawda. No tak, no słuchaj, ja na przykład, ja różnica mówię... czasem, różnica, przepraszam, że ci jeszcze wejdę w słowo, różnica czasem jest 300 zł, żeby na nową generację wskoczyć i no słuchaj, prosta sprawa, ja uczciwie mówię ludziom, którym budujemy machinę, tak jak ostatnio właśnie odbierał człowiek Aventadora, potężny konfig, i pyta się mnie, czy kiedy za 2-3 lata wymienić proca, ja mówię, zwariowałeś? 13900 KS na Kingpinie, tak jak ci to ustawiłem. Mówię, chłopiec, spokojnie sobie posiedź na tej generacji do 20 genu, jeżeli chodzi o proca, a jeżeli chcesz grafy wymieniać, to z 4090 przeskocz sobie na 6090 albo 5090, jeżeli będzie duży skok wydajnościowy. Ja mówię uczciwie ludziom, żeby nie wracali do mnie po te upgrade'y za szybko. No pewnie. Po prostu. To nie są komputery robione na chwilkę. Tak, to nie są komputery robione na chwilkę, tylko to są maszyny, które jeszcze są precyzyjnie wyregulowane. Zresztą do mnie czy do Piotrka można się odezwać i sporo osób się odzywa do nas w kwestii precyzyjnych regulacji ich gotowych konfigów, które no, dostarczają nam tam po uzgodnieniu co i jak, i jak wiem, w czym mam grzebę, że tak powiem. Tak. Po na przykład firmach, które zrobiły coś, no nie będę żadnych tutaj nazw wymieniał i tak dalej, natomiast materiał pewien puszczę niebawem w kwestii, a może nawet już będzie puszczony przed tym podcastem, zobaczymy jak to wyjdzie, na temat pewnego kompa, który został zrobiony tak, że zlitowałem się nad człowiekiem i powiedziałem, że przy okazji już po prostu nie musi nic dorzucać, przebudujemy mu LC, bo ja nie mogę na to patrzeć po prostu, nie? To już w ogóle... Ale powiedzmy sobie szczerze, że... już poza regulacjami. Ale to w ogóle kwestia przebudowy tego kompa zaczęło się od tego, że na naszej grupie ktoś zapytał o komputer do pracy i ten facet polecił tą firmę, tak. tą firmę, dostał ode mnie o pierdol, za przeproszeniem, że co polecam, że to jest firma, która w ogóle tłucze te komputery jak porąbane. Zgłosił się, pytał mnie skąd jestem, ja mówię, że ja jestem, przepraszam, z Krakowa, niech się zgłosi tutaj do Konrada albo do Rafa, bo oni do nich ma bliżej. Zgłosił się do Konrada, Konrad powiedział, że jak mi wysłał zdjęcia, to ja dostałem gorączki, a Konrad słyszałem, że przechodził załamanie nerwowe, łamane na ostrą furię, że tak powiem. No nie, to są firmy, które są na tym, firmy, które udają coś i to jest problem, że tak powiem. I, no tylko, że ile oni mu to wzięli za tą regulację? 150, 200 zł? Nie, więcej. To nie wiem, co oni tam porobili, ale to śmieszne było. Słuchaj, Znał moją stawkę, powiedział, że rozumie, ale że warto. No i teraz wie, że warto. No. I dostał kompa, na dzień dobry zobaczył, mówi, kurczę, w ogóle jakie temperatury, jak to lata, jak to się zachowuje, nie, no, jak to... Jak zobaczycie na materiale, co tam było, to... Także... Sorry. Nie, ja Konrad bardzo zachowawczo podchodzi. Ja tam nie tak chcę powiem, cisnąć skoro po nikim Konrad, po prostu. To jest de facto podcast bardziej Konrada, więc ja się nie będę wypowiadał. Ja mogę powiedzieć tak. Ale ty robisz więcej, więc to oczywiście. Wiadomo, nie? Tak. Ta firma potrafiła ale do nie ma co do Trend Vipera 3990 po informacjach dla klienta, tak, ile będzie RAMu, wstawiła mu RAM 64 GB w dwóch kościach i facet pisał potem na forach, dlaczego on ma, że tak powiem, 1/3 wydajności Threadrippera 3990. Ja mówię, żeby się do mnie odezwał i podał mi konfigurację. Podał mi konfigurację i napisał ile kości. Ja zadałem jedno pytanie. Ile pan ma kości w tym komputerze? No on mówi chyba 4, bo zamawiane było, że 4 mają być. Ja mówię, że proszę sprawdzić, bo wydaje mi się, że są 2. No facet sprawdził, mówi, ma pan rację, są 2. No więc z taką firmą, która potrafi taki błąd popełnić przy budowie komputera za 40 tysięcy, sorry. Ja nie mam dobrego zdania. No ja jestem bardzo uczulony na takie podejście, bo wychodzę z założenia, że no tak jak my w ogóle budujemy z Agą, czy też z Tobą, jak kooperację robimy z machinami, no to my mamy takie podejście, że wolimy więcej dać od siebie. Pewnie. Żeby przede wszystkim, żebyśmy my byli zadowoleni. Jak ja jestem zadowolony z machiny i pod względem jej wydajności, osiągów, stabilności, wyglądu i tak dalej, to wiem, że człowiek, który ją odbierze, będzie zachwycony, bo dla nas największą nagrodą jest po prostu no, zadowolenie ludzi. To buduje naszą renomę, to buduje tak. cały Ale czas to też rosnącą pasję poczucie, do tego w nas i wiemy, wartości, że robimy dobrą robotę. Tak. Mhm. tak,
Ja nie ukrywam, to jest dla mnie duże poczucie wartości, jak oddajemy coś, co świetnie wygląda, genialnie po prostu się na tym gra czy pracuje. I człowiek dzwoni do mnie zachwycony, czy do nas dzwoni zachwycony i mówi, ja, wow, nie spodziewałem się, że to tak będzie działało, wow. Słuchaj, to jest dawanie ludziom, to jest spełnianie ludzkich marzeń, dokładnie. Dawanie im szczęścia i pomaganie im tak. Też często ulepszać jakość swojego życia, bo dokładnie. Zarabiają na tych maszynach. Tak jak właśnie tutaj wrócę do tematu człowieka, któremu też budowaliśmy konfig, gdzie właśnie 3090 poszło, o której mówiłem, tak? No to niedawno, ja mówię teraz ludziom, że właśnie niech pokorzystają miesiąc, dwa, pół roku z kompa i napiszą mi opinię, bo chcę zacząć w ogóle pod materiałami jakimiś z kompami pisać, pokazywać, albo żeby ci ludzie bezpośrednio pisali opinię o machinach. No i facet po bardzo krótkim czasie chce mi tą opinię napisać, ja mówię, że spokojnie popracuj jeszcze nad przy kompie z miesiąc po prostu, nie? Żebyś zobaczył jak jest, nie bądź taki w gorącej wodzie kompany. Ale on już mówi, że potwór mega, wcześniej miał fajną platformę 7960X z 2080 Ti, dobrze poustawianą generalnie i render materiałów, który tam załóżmy mu około, z tego co pamiętam, 3 godziny mu zajmował, to na nowej maszynie to jest godzina 50. I przy okazji absolutnie nic mu się nie wywala w 4K ze względu na też pamięć graficzną na 3090, tak? 24 giga VRAM zamiast 11 giga VRAM na 2080 Ti, nie mógł pracować na większych plikach niejednokrotnie przy jego zapotrzebowaniu, po prostu pamięci VRAM brakowało. A jeżeli chodzi o proce, no to przesiadka z 7960X skręconego, nie pamiętam dokładnie jak tam był ten procek ustawiony u niego, na 13900KS 5,6 GHz na wszystkich rdzeniach P, 4,4E i 4,6 Ankor przy 4x16, jeżeli chodzi o pamięć, ustawioną na 6200 MHz CL36, 38, 38, 36, czyli tak jak zazwyczaj ustawiam konfigi przy 4x16 na DDR5 na 13 czy bądź 14 teraz genie, no to no mega, no po prostu czas to pieniądz i przy okazji 260-250 W użycia procka pod pełnym obciążeniem, VS 350 W na wcześniejszym, nie? No tak. Także tak. To też jest ale ważne, wracając jeszcze do jednej rzeczy. Konrad, powiedz, ile ty siedziałeś na topowym procesorze generacji, że tak powiem, siódmej? Wiesz co, od kiedy się pojawił Skylake? 18. No to od wtedy zarazem. Wymieniłem co prawda kilka płyt, bo miałem tak, Rampage'a Extreme 6, Rampage'a Apexa, Rampage'a Omega, no i zostałem na Rampage'u Encore, wymieniłem parę proców, sztuk, aż trafiłem na 7980XS SP104, które no, ty mi w ogóle delidowałeś i mega ten proces do dzisiaj lata i dopiero niedawno się przesiadłem na 13900KS-a z 790 Apexem, a w przyszłym roku planuję zrobić taki myk, że jak się pojawi 15 gen, to sobie upoluję Z890 Extreme, bo bardzo mi się podobają Extreme'y i zostanę na tej płycie do prawdopodobnie 20 genu, tylko jeszcze wrzucę kolejny gen, jaki się pojawi. Dlaczego? Dlatego, że ja mam takie podejście, że jeżeli ja sobie wyreguluję platformę odpowiednio, to ja nie zmieniam tych platform co generację, co dwie, tylko co dłuższy czas. I na X299, która jest jedną z moich ulubionych platform, siedziałem kilka dobrych lat, gdzie ten procek w renderach latał podobnie jak 12900K, czy 5950X, a w grach jak 10900K. Nawet będę materiał niebawem robił. 7980X ustawiony na ostatnim profilu, co w ostatnim pół roku go używałem, 4,8 GHz przy napięciu 1,21 V z Mesh 32 i memki na 3800 CL36, znaczy jakie CL36, już DDR5 mi odbija, CL16, 16-16-32, TRFC290, drugi, trzeci rząd mocno zaciśnięty, dużo przy tej platformie siedziałem, regulowałem i byłem zachwycony i do dzisiaj to jest świetna platforma. No i świetnie radziła sobie nawet jak, słuchaj, nagrywałem na przykład w takim Alanie Wake'u na 4090 testy na tym 7980XE versus 13900KS, no to miałem w 3400x1440p dwie klatki mniej na 7980XE niż na 13900KS, ale to jest gra, która od proca za dużo jakoś nie wymaga. Natomiast na przykład w Kontrolu, w Cyberze miałem, no, powiedzmy, z 10 klatek mniej. To no, mówię, kurna, to jest nic.
Ale w Hogwarts Legacy miałem na przykład 60 klatek mniej. Także to już jest różnica. Tak? No dobra, to jest różnica, to, co robi. Jak więc robi to jest ten... właśnie kwestia gry. Ale, tak, tak. Natomiast w wielu zastosowaniach to jest po prostu bardzo często siedzenie na danej platformie. Ja dobierałem akurat swój procesor, bo ja siedzę na 5900X na Ryzenie. Dlatego, że trafiła mi się perełka, która lata 5.1 do 5.150 nawet, a na wszystkich rdzeniach 4.8 z pamięciami CL 14, 14, 14, 24, 42. Więc on strasznie dobrze lata i wszystko trzyma równiutko, żadnych staterów, niczego nie robi. Przy czym jest to procesor, który nie żre za dużo prądu. A że wisi u mnie na ścianie i chłodnice są zaraz za monitorem, jest jedna, druga bezpośrednio nad nim, bo jest powieszony na ścianie na ławce testowej, no to mi zależało jak najbardziej na ciszy, tak? No. Więc ja mam setup, który jeśli wejdzie się do pokoju, to się, nawet jak ja gram, to w zasadzie można się nie domyślić, że ten komputer jest pod obciążeniem. Więc natomiast jaką mam kartę? No 4090. Czemu mam 4090? Bo jestem człowiekiem zapracowanym i nie mam czasu na to, żeby się bawić w jakieś półśrodki. Jak będę chciał sobie odpalić grę, to odpalę sobie grę. Nie będę szukał ustawień, żeby nie mieć staterów czy skakania. Wezmę i zrobię swoje i pójdę dalej. Są, tak jak mówię, kwestia tego, że na 1080 Ti mogę dalej sobie w swoim biurze ciupnąć bez problemu że tak powiem, tego Path of Exile. No tak, tak to działa. Topowe sprzęty takie są. Topowe sprzęty starczają na dłużej. Dokładnie. Właśnie ja tutaj, w ogóle a propos tutaj, co powiedziałem wcześniej, to się przejęzyczyłem. Chodziło mi o 3090, bo testowałem na 3090 7980XE versus 13500KS, bo wiadomo, że na 4090 będzie jeszcze większa różnica, ale to też przy okazji sobie zrobię, nie? Bo mam platformę na bencha, wrzucę. Ale to też będzie zależało od tytułu. To ale też będzie większy rozstrzał. Tak, ale tak. Chodzi o to, że też do mojej rozdzielczości ten procesor naprawdę na długi czas starczał i dopiero generalnie jak monitor zmieniłem na 175-hercowy, gdzie i tak używam 144 Hz po to, że HDR śmigał mi w 10 bitach zamiast 8, to zacząłem odczuwać wszystkie różnice. Wszystkie gry, już które, taką, gdzie tak, tylko wszystkie zmiany. Gry, które wymagają super wydajności jednego rdzenia, tak? I tak. Wymagają małych, krótkich transferów pamięciowych, jak najszybszych. No to na nowych prockach na to jest miazga. Na nowych prockach to jest miazga. Natomiast gry, które są kobyłami i wymagają naprawdę, że tak powiem, dużych transferów pamięciowych oraz stabilnej pracy, wystarczą im takie taktowania typu rzędu 4,7, 4,8 GHz, żeby zachować pełną płynność, to dalej 7980XE z twoim podsystemem pamięci w układzie Quad Channel, gdzie miałeś koło 100 GB na sekundę na... 100 chyba 6 na 106, to dalej... To DDR5 tak lata. No to DDR5 tak lata, więc no... Tak. Topowe sprzęty, to znaczy ja w ogóle chciałbym zaorać w tym momencie Intela, powiedzieć, że tak, robicie gniazdo LGA 1800 coś. Chcę przypomnieć tylko, że mieliście już gniazdo LGA 2066. Okej, czyli było już gniazdo i nie wiadomo po co lecimy gniazdami znowu od 1200, 1700, 1800. Jak po co, żeby sprzedać nowe płyty głównej tego? No tak to działa. Potem się okazuje, że poszczególne procki mogły działać na poprzednich platformach, wystarczyło zamienić tylko dwa piny. Nie, tak, dobra. No i to leci w bambuko. To, no i leci, wiadomo. Leci. Natomiast tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o tego proca, tak, bo to tak jak mówisz, tylko że ja tego procka miałem hardkorowo podkręconego, gdzie on nie, na defie, no, to, ale... słuchaj, jeżeli chodzi nawet o wydajność LC, tak jak na tym LC po Delidzie, zrobionym przez ciebie, przy użyciu w ogóle stopki do bloku, a jeszcze na customowym IHS-ie, tak, niklowanym i przy płaskiej stopce do bloku, tak żeby idealnie w ogóle przylegał ten procek, ja na defie, czyli przy 175W pobór 7980XE, długofalowe renderowanie, na przykład Cinebencher 23, w sensie benchowanie, sprawdzenie sprawności układu, to on ledwo na najgorętszym rdzeniu osiągał temperaturę 36-37 stopni na defie, a po OC, gdzie potrafił żreć 380-400W, no dobijał do 90 na najgorętszym rdzeniu, ale to jest już chore OC w tym wypadku, bo ja jak sprawdzałem w grach, to słuchaj, ja 60% około do 70
miałem zysk wydajności względem dev na tym procku. I to jeszcze było na 30-90, a w renderach około 35-40%. Tak. Więc zobacz, jaka to jest różnica. To jest ogromna różnica. Bo jak się zachowywał ten procek? Ile on miał tam? 2,6 GHz do 3,2 tak. na rdzeniach wszystkich? Tak? Nie, a, na wszystkich rdzeniach miał 2,6. 2,6 na wszystkich, więc u mnie latał na 4,8, a długi czas leciał na 5 GHz. Tak. Ale ostatnie pół roku leciał na 4,8. Tak? Update Windowsa i tak dalej. Tak, update Windowsa. Potem się też do mnie się też trzy osoby zgłosiły z tą serią, w ogóle z serią właśnie LGA 2066. Oczywiście teoretycznie ja to testuję wszystko future proof, ale jak wchodzi update Windowsa i zmieniam mikrokody procesorów, których nigdy nie powinien był ruszyć. I o tym będzie nasz następny podcast prawdopodobnie. No, chciałbym nagrać podcast na temat Windowsów, możemy. Czyli największa bolączka człowieka, który robi komputery lub zwłaszcza stacje robocze. Szczególnie tak, 12, 13, tak, 14 to, gen Intela no, dostaje ale, bardzo. Ale teraz, tak. Pogadamy tak, sobie tak. o tym. Ja myślę, że następny podcast będzie bezpośrednio o naszych przygodach z Windowsem, bo to sobie trzeba powiedzieć. Natomiast wracając jeszcze do... I już kończąc w zasadzie, myślę. Bo jeszcze parę wątków można rozwinąć, bo zapomnieliśmy do nich wrócić. Ale i tak już ponad godzinę nawijamy, to jeszcze cztery spokojnie. To jeszcze cztery. No to ja chciałbym tylko powiedzieć w kwestii różnic w sterownikach od firmy AMD. Bo tutaj mieliśmy ten wątek poruszyć. Firmy Intel i też firmy Nvidia. Też mogę powiedzieć co więcej na ten temat. Tak, więc po pierwsze, żebyście mieli świadomość, system z Intela będzie bez problemu uruchomiony na procesorze AMD. System zainstaluje sterowniki AMD lub wy je zainstalujecie, bo będzie na podstawowych. I ten system nie może już wrócić z powrotem na Intela. I to jest zagwozdka, bo można zmieniać pomiędzy procesorami Intela w górę, w dół, na różnych, że tak powiem, generacjach. Natomiast nie można się zmienić z AMD na Intela. No wysypie się momentalnie błędem, psodem. Też jest ciekawa sprawa z grafami. Jak na przykład z Nvidia zmienisz na Radeona, to nie masz żadnych problemów generalnie, takich, o których zaraz powiem, ale jeżeli z Radeona zmienisz na Nvidia, to już lepiej system przeinstaluj. Tak. Serio. No ja sobie właśnie jeden system testowy załatwiłem tak, że po prostu patrzę jak umiera, jestem w szoku, co tam się dzieje. Żadne ratowanie go, żadne reinstalki DDU, żadne CC cleanery, nic nie da się po prostu z tym zrobić. No w ogóle pojawia się i tak dalej. Czterokrotnie pojawia się jakiś komunikat o ten. A, siedem razy policzyłem. Siedmiokrotnie jakiś komunikat się pojawia o tym, że coś przestało działać, że nie jest zainstalowane, że to sterowników dawno nie ma w systemie. Wszystko od AMD jest wyczyszczone. Nic nie ma. Dalej się coś jakieś G pod spodem uruchamia i na koniec mówi, że wykonam teraz naprawę czy coś, a potem daje się OK, a mówi, no prawa się nie udała, koniec. Słuchaj, jak to jest ze sterownikami? Bo generalnie też, ja lubię sobie czytać często fora, żeby właśnie popatrzeć na opinie ludzi na dane tematy. Często właśnie dużo osób narzeka na sterowniki AMD i dużo ludzi też im pisze, że o, problemy ze sterownikami AMD mają tylko ci, którzy mają Nvidia. U mnie działa wszystko OK. No dobra, ja generalnie zawsze, ale to zawsze, jak testuję Radeony, zawsze, to później mam jakieś problemy ze sterami, albo w czasie tych testów, bo to jest tak, że jeżeli ktoś na przykład głównie siedzi na tych kartach, to on pewne zachowania systemu traktuje jako coś normalnego. A w momencie, nie spotkałem jeszcze osoby, która po dłuższym siedzeniu na AMD, po przesiadce na Nvidia stwierdziła, że te sterowniki nie są znacznie lepiej dopracowane. Nie są idealne, bo często też są bugi, są problemy, są glitche, są różne jakie? Anomalie. Słucham? Jakie? Gdzie? Wiesz co, chociażby na przykład... Raz mi się teraz zdarzyło, przepraszam, ale zaczynał poczekaj, mi się papieros... Ale poczekaj, bo pytasz mnie, nie dasz mi odpowiedzi. Zaczynał ja ci zaraz powiem, w cyberpunku zaczynał mi się papieros i dwa razy auto i to prawdopodobnie wina cyberpunka mówisz... było. I raz na Nvidia mi się, i raz na Nvidia mi się teraz zdarzyło... Tak, a to nie był chyba bug gry, tylko to mógł być bug sterownika. To, co ci mówiłem, że w Alanie Wake'u za pierwszym razem, jak odpaliłem na którymś sterowniku, to mi się path tracing objawiał przejaskrawieniem pikseli. Ten render init trzeba było wywalić i... Tak, i potem już wszystko działało. Też nie wiadomo, czy to nie był w takim razie bug gry. Ja na przykład niedawno na Nvidia miałem takiego buga, że nie mogłem w ogóle DLSS odpalić na w cyberpunku w ogóle, tak? No ale przeinstalowałem stery, zadziałało. Kiedy indziej miałem znowu tego buga, przerzuciłem w ogóle
folder z gry z grą z jednego dysku na drugi i też zadziałało, także nie warto sprawdzać. Tak, natomiast... Ale na przykład miałem jeszcze chyba w Arkham Knight'cie taką sytuację, że dawno, że czekaj, nie mogłem jednej misji przejść, bo mi ciągle wywalało problem, cały czas crashowało i musiałem wrócić do wcześniejszych sterów. Dopiero wtedy się udało. Jakiego jeszcze buga miałem niedawno na NVIDII? Stutery, walanie Wake'u i w innych grach, gdzie nawet w ogóle hotfix wyszedł, że przy włączonym FSync-u nie ma tych stuterów i faktycznie zostały poprawione. Jakieś tam miałem problemy w Red Dead Redemption 2 jeszcze za czasów 2080 Ti i Titan RTX z teksturami migoczącymi. No to są takie problemy, nie? Ale to rzadko się zdarza, ale się zdarza. A na Radeonach, no to na przykład jak odpalałem Jedi Survivor, który w ogóle współpracował, który powstawał przy współpracy z AMD, to miałem co chwila czarny ekran. Przy trzeciej reinstalacji sterowników dopiero mi się udało tego pozbyć. Mało tego, w ogóle z Jedi Survivor jest niezły numer, bo zanim wrzuciłem Radeona na platformę testową, zainstalowałem stery, to miałem taką sytuację, że sobie sprawdziłem na 3090, czy DLSS działa i tak dalej, bo wcześniej czasami były jakieś tam problemy, że nie działało i działało na 3090. Na 4080 i 4090 później jeszcze sprawdzałem, czy działa DLSS i frame generator. Działał. I FSR też działało na każdych z tych kart. Pamiętajcie, FSR, gdzie na początku w ogóle w Jedi Survivorze nie było DLSS, ponieważ dopiero po paru miesiącach, jak tytuł został na rynek wprowadzony, Respawn Entertainment postanowił DLSS wprowadzić, prawdopodobnie umowy związane, jakie mieli z AMD, że na wyłączność ma być FSR przez parę miesięcy, początkowo stosowany już termin ważności straciły. To też jest w ogóle ciekawy temat, że AMD blokuje DLSS w tytułach, do których w jakiś tam sposób się dokłada finansowo, nie? I teraz jest głośno o tym. Gówno. Tak, gdzie Nvidia tego w ogóle nie blokuje. Na przykład masz tytuł, który poniekąd przy współpracy z Nvidią powstaje, masz DLSS, masz frame generator, ale masz też FSR, a AMD to blokuje i coraz jest głośniej o tym, więc to w ogóle jest naprawdę bardzo brzydka zagrywka marketingowa. Bardzo brzydka, natomiast do rzeczy. Jak wsadziłem Radeona, gdzie pamiętajcie, gdzie ten tytuł powstawał przy współpracy z AMD, jak wsadziłem Radeona, to nie dość, że mi nie działało FSR, które powinno działać na Radeonie, to później jak wróciłem do NVIDII, to przestało działać i FSR na tych kartach, i DLSS. I tylko frame generator działał na serii 4000. I załatwiłem sobie na dobre po prostu Jedi Survivor na tamtym dysku testowym, więc idzie po prostu jeden wielki format. No. Nic się nie da zrobić. Więc z naszego punktu widzenia, jeśli kogoś stać, to serdecznie polecamy nie od razu rzucać się ten, bo zawsze warto wyczekać, żeby w dobrej cenie kupić ten sprzęt. Zawsze early adopter płaci więcej. Albo właśnie czasami. Tak. Tak, oraz często jest tak, że early adopting, czyli wczesne kupowanie nowych technologii, niesie ze sobą pewne problemy, tak? Natomiast jak technologia jest sprawdzona, sprawdzili ją, w tej chwili mamy bardzo dobre środowisko dziennikarstwa, że tak powiem, IT. Mamy bardzo ciekawe portale zagraniczne, zwłaszcza niestety angielskojęzyczne, na przykład Gamers Nexus. Ja ich akurat lubię, bardzo często nieźle to testują. Czasem też oczywiście lecą na ja mam różne mniejszych, podstawowych ustawieniach. Zależy, jakie materiały robią. Natomiast, nie są idealni. No. Tak, natomiast wiele, jeżeli są problemy ewidentne ze sprzętem, to ci to wyłapią i poinformują. No, czy to były obudowy NZTX, czy zasilacze gigabajta materiały mają świetne, ale na przykład same właśnie testy hardware'owe, no to wiele pozostało. No się może być z nimi nie zgadzać, bo to... No, ale słuchaj, oni to robią dla typowego Kowalskiego mimo wszystko. No tak. Chociaż no warto by było zaznaczyć też w takich testach, że to są ustawienia fabryczne, ale możliwości po regulacjach są jeszcze takie i takie. Tak, no pewnie tak. Tego no brakuje mi akurat. Tego tak, no, tak, ale tego okay nam brakuje, bo my jesteśmy, wiesz, wyrobieni w overclockingu, w regulacjach i takich rzeczach, ty zwłaszcza jeszcze w regulacjach RAMu i regulacjach pod gry siedzisz w tym dużo bardziej, więc ty to widzisz dużo, dużo bardziej jaskrawo, nie? No mnie to bardziej irytuje po prostu, no tak. Ale i tak kiedyś to no tak, szlak ale mnie trafiał, mamy a teraz w każdym razie mamy trochę mnie to drażni. Mamy to dziennikarstwo, mimo to IT, które wyłapie problemy, więc jak nie ma problemów
i naprawdę chcecie mieć coś fajnego na dłuższy czas, to warto jest zainwestować w dobry sprzęt. Bo tak naprawdę kupowanie czegoś z bardzo średniej albo niskiej półki, to no, jak dzieciak gra, nie wiem, w Fortnite'a albo w Counter-Strike'a. Proszę. No tak, słuchaj, poza tym... Ale jak ktoś gra w naprawdę ciekawe tytuły, gdzie graficy siedzieli przez 2 lata i ciupali, jak to ma wyglądać, żeby to było zapierało dech w piersiach i potem uruchamianie... To dlaczego nie skorzystać z tego, nie? Dokładnie. I uruchamianie potem gry na medium. Ja powiem tak, różnica pomiędzy Wiedźmin, nawet te 8 lat temu, Wiedźmin na średnich lub niskich detalach w 1080p kontra Wiedźmin 2560 na 1440 na super wysokich detalach, dodane Hulka Hogana wszystkie tekstury, plus jeszcze tekstury twarzy 4K, gdzie niesamowitą robotę wykonał CD Projekt w sensie mimiki twarzy poszczególnych postaci. Przykro mi, to jest niebo a ziemia, to są dwie różne gry. To jest nieporównywalne. Więc tłumaczenie komuś, że też można grać. Tak, ale można. Dużo można. Jest takich opinii, że nie ma za dużych różnic między ultra, medium, low a high. Wiesz, są tytuły, gdzie to te różnice są dość kosmetyczne, ale są tytuły, gdzie są ogromne. Ale też bardzo taka myśl mi wpadła do głowy, że bardzo ważne jest to, na jakim ktoś monitorze siedzi. Z jakiego monitora korzysta. Bo na przykład ostatnio niedawno do mnie znajomy przyjechał, który ma bardzo dobry sprzęt. 3080, 12 giga, 12900K. Fajnie ustawiony, fajnie on to lata. No i ma monitor 2560 na 1440, chyba jeszcze na matrycy NVA. I tak sobie popatrzył na Cyberpunk, jak mu odpaliłem, akurat na OLEDzie z HDR-em. No i mówi, że ja pierdzielę. U mnie, ja gram bez ray tracingu u siebie, on tak mi mówi, bo ja nie widzę za dużo. Jest jakaś tam różnica, ale no szału to nie robi, ale chłopie, kurna, ja sobie monitor nowy muszę kupić. No, to jest też w ogóle, jak to różnica wygląda, nie? I tak ilości kandeli, jak to jest możliwe, nie? W kontraście, no. Tak? To też jest coś, co daje niesamowitą imersję, gdzie czy czerń jest czarna i to są biała, światło świeci, to są naprawdę bardzo duże różnice. Ja osobiście, tak jak mówię, topowy sprzęt, no to do innych sprzętów możemy się też odnieść. Ludzie, którzy kupowali topowy sprzęt lata temu Hi-Fi, dalej słuchają na tym sprzęcie Hi-Fi. Mhm. I go nie zmieniają, bo są i do niego przyzwyczajeni, i działa. Słuchaj. I ja kupiłem 7 lat temu telewizor 4K LG. Do tej pory podłączony jest do zestawów Yamaha, obsługiwał większość nowych i topowych technologii połączeń z zestawami audio, jeszcze miał nawet 3D. Czy ja mam zamiar zmienić teraz ten telewizor? Nie. Dlaczego? Bo działa zarąbiście. No i widzisz. Czy jest mi coś więcej potrzebne? Nie jest mi nic więcej Słuchaj, potrzebne. Słuchaj, ja ponad 10 lat temu zainwestowałem w fajne słuchawki Sennheisera i to dzisiaj ich używam. No. A teraz będę miał nowy, bo już czas. Ale one cały czas dobrze działają, tylko chcę coś nowego na przykład, nie? No. Więc to też jest fajna sprawa. Natomiast tutaj też, jeżeli chodzi o kwestie związane ze sprzętem, to tak, żeby dobrze to każdy odebrał. My nie namawiamy do tego, że nie kupujcie sprzętów z niższej półki, bo to śmiecie i tak dalej. No nie. Jeżeli ktoś ma swój budżet, ma swoje potrzeby, swoje oczekiwania i na przykład nie stać go też na sprzęt z wyższej półki, który nam swoje kosztuje, to niech z motyką na słońce się nie porywa. Ale tu chodzi nam o to, żeby nie obrzydzać innym, jeżeli na przykład ludzie mają chęć, mają możliwości, mają środki, mają potrzebę dany sprzęt zakupić, to żeby właśnie nie gadać w jakiś sposób, a po co to komu, bez sensu, znaczy to po co przepłacać, jakieś takie trochę, głupoty takie, po prostu. Nie? Tak jak słowo przepłacać szczególnie. Przepłacać. Co to jest w ogóle przepłacanie? To jak znaczy, ty to rozumiesz ja chcę jeszcze, w ogóle? To znaczy, no. ja nie chcę w ogóle się poddawać, sorry. Ja chcę to tyle powiedzieć. Tak samo jak niektórzy mówią, po co będę kupował kartę, nie wiem, Strix, Supreme, albo ten, albo co tam jeszcze było, FTW3. Mm-hmm. No mniej więcej po to, że różnica pomiędzy taką kartą, a kartą typu Ventus jest taka, jak się siedzi przy suszarce, a siedzi się przy czymś, czego w ogóle nie słychać. To jest bardzo śmieszne i tam jest na przykład była różnica 400 zł na koszcie karty, tak? Tylko różnica w chłodzeniu była niesamowita. A ja chcę jeszcze jeden przykład dramatyczny powiedzieć. Karta Sapphire to było, czy jakaś, nie pamiętam już, która. 3070 Ti kontra 4090 w renderowaniu.
Więc 4090 602-towa karta renderująca na 500... To nie mógł być Sapphire, bo oni robią tylko kartę AMD. Nie robią dla NVIDII. Nie wiem, więc to no... było. Kurde, zapomniałem, jak to było. 3-wentylatorowa taka. W każdym razie... Może Zotac? 30... Jakiś... Nie, no mniejsza Zotac może. Może to był Zotac właśnie. W każdym razie 3 wentylatory na tej karcie dawały tak ogromny hałas, że w zasadzie suszarka... Ile to miało? 220 W? No myślałem, że mi szlak trafi. I 4090 obok tego renderująca w pełnej prawie ciszy Strix. No, no i ktoś by powiedział, że nie należy dopłacić do czegoś lepszego. I tu nie mówimy o różnicy samego, że tak powiem, samej wydajności, bo to jest jasne, że wydajniejszy byłby 4090. Tylko mówimy o samym tym, że różnica w chłodzeniu, jakby ktoś kupił Strixa 3070 Ti, który bierze tyle samo wat, co tamten Zotac, sorry, to jest dramatyczna różnica w jakości życia i siedzenia koło sprzętu, na którym gra się nawet w wysokiej klasy grę. Przykro mi. Czasem no tak warto jest dopłacić, bo ma się lepszą jakość życia, bo ma się lepszą jakość rozrywki, bo można lubić to, że chce się mieć taką, tak, a taką imersję. Zajawkę można mieć dokładnie też po prostu, że się chce to mieć. Dokładnie. Nie ma się tego obrzydzać. Więc my nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego, a że też, słuchaj, może tak prosta... gadać. Nie warto. Tak, po co prosta sprawa, też znowu się odniosę do serii 3000. To nawet z Ralfem niedawno rozmawiałem na ten temat. Jak się pojawił 3080 i 3090, nie? Mhm. To w ogóle jak testowano, już pomijam kwestię testów, bo to było tak, że 3090 na defie versus 3080 na defie przy power limitach 350 W, 320 na 3080 i 350 na 3090, no to generalnie w grach zazwyczaj 5-15% taka 3090 była szybsza od 3080. Tylko że jak 3090 odblokowało się power limit do 450-480 W w topowych modelach, mhm, i zestawiało się też z modelem topowym 3080, który też ustawiało się na 450 W, to ta różnica to już było od 15-23% na czysto. Tak. I to było w zasadzie w momencie, kiedy te karty się pojawiły na rynku i powiedzmy przez rok, jak to wyglądało. A teraz kiedy, no do 2 lat. Mniej więcej, poza tytułami, gdzie więcej pamięci było potrzebne. A kiedy nadszedł rok 2023, to okazuje się, że coraz więcej tytułów odstawia 3090 i to nawet w ogóle bez wyższych power limitów, tylko dev versus dev, 3080 o 20-30% ze względu na samą pamięć. No 10 giga VRAM, a 24 giga VRAM, czy nawet 12 giga VRAM na 3080 12-gigowej, czy 3080 Ti, to jednak nie, robi różnicę. Ti... Tylko słuchaj, 3080 Ti maszynę 384 bit, tak? No ale ma 10 256 rdzeni kontra 3090. Tak, ale nie, bo wiesz co, są Ti tytuły... Ti ma 10700, a 3090 ma 10500. Nie, powiem Ci z pamięci. 3080 Ti ma dokładnie 10240 rdzeni CUDA, 3090 ma 10496, czyli mała różnica. 3090 Ti ma 10752, a 3080 ma bodajże 8792, gdzie 3080 12-gigowa, czyli 3080 Super ma chyba 8960. No. W każdym razie, dobra, tak jak mówię, tutaj na pewno VRAM coraz bardziej będzie potrzebny. Więc też patrzenie na to, że kupowanie karty topowej z dużą ilością VRAM, jaki był sens? No więc taki, że w tym momencie te dalej tytuły nawet działają, a po odpowiednich ustawieniach dalej na całkiem wysokich detalach można grać płynnie. A jak się kupiło coś gorszego, a mogło się kupić coś lepszego, to się teraz ma... No tak, tylko tu trzeba mieć właśnie świadomość, że właśnie jak człowiek ma świadomość, że płaci mniej, ale też musi wymagać mniej i jest tego świadomy, to jest wszystko okej, okay. Ale jeżeli na przykład płaci mniej i mówi, mam w zasadzie to samo, zapłaciłem, a po drugie tyle mniej, po co przepłacać? No to nie, to po prostu gada banieluki, bo nie ma tego samego, tylko ma sprzęt słabszy o tyle ile, a ta jego słabość z czasem będzie coraz większa. Więc tak naprawdę coraz bardziej będzie wychodzić w tym sensie. Więc tak naprawdę, jeżeli się inwestuje w topowy sprzęt,
ma się świadomość tej inwestycji i ma się świadomość też tego, że ten sprzęt wiadomo, że będzie tracił na wartości, ale jeżeli nie będzie się brało udziału w wyścigu owiec, które prześcigują się, kto obniży cenę na Allegro czy na OLX-ie, bo żeby tylko sprzedać, tylko ma się świadomość, że trzeba poczekać, aż sprzęty znikną z rynku, kiedy nadejdzie jakiś odpowiedni moment i wtedy można go sprzedać, albo go sobie w ogóle zostawić, bo co też sprzedawać, można kolekcjonować i tak dalej, ale to, co najważniejsze, to sprzęt topowy, jeżeli chodzi szczególnie o karty graficzne, grube potwory, napakowane mocą obliczeniową i jeszcze dodatkowo posiadające duże ilości pamięci VRAM, które, co teraz jest naprawdę bardzo istotne, starczają na dłużej i pozwalają się znacznie dłużej cieszyć bez kompromisów, albo, kiedy nadejdzie czas na redukcję detali, znacznie mniejszymi kompromisami niż inne. Tak jest. No. Dziękujemy za uwagę. Dzięki, nagadaliśmy się trochę. Pozdrowienia i do usłyszenia w następnym. Hej. Cześć.